Cześć, z tej strony Łukasz Kotkowski ze Spidersweb, a wy pewnie zastanawiacie się, dlaczego mówię ja, a nie Piotrek Barecki, który jest na wideo? Cóż, przy tym teście trudno będzie mu mówić. A jest o czym opowiadać, bo testowany produkt ma sprawić, że Piotrek w końcu będzie wyglądał jak człowiek. To golarka Brown Series 9 9290cc Wet and Dry. Jedziemy! Co musicie wiedzieć o tym sprzęcie, zanim powiemy wam, czy jest dobry, czy nie? Przede wszystkim to, że jest napakowany gadżetami i technologiami, które wbrew pozorom bardzo się przydają. Tak jak na przykład ekran LED, na którym znajdziemy wszystkie niezbędne informacje. Ale to nie wszystko. Już sama obudowa wykonana w większości z metalu robi świetne wrażenie, a dzięki gumowanemu wykończeniu doskonale i pewnie leży w dłoni. To drugie jest szczególnie istotne podczas golenia się w trakcie kąpieli na przykład. Bo tak, golarka jest w pełni wodoodporna. Możemy się z nią kąpać, ale możemy też po prostu umyć ją pod wodą. Na tym jednak jej zalety się nie kończą. Przyjrzyjmy się chociażby głowicy, w której skład wchodzi aż 5 elementów tnących. 2 trymery, w tym jeden pokryty tytanem. 2 zestawy folii tnącej i nasadka ochronna wygładzająca skórę. Każdy zamocowany jest na niezależnym zawieszeniu i mało tego, sama głowica też jest ruchoma. Może niemal dowolnie poruszać się w aż 10 kierunkach, a jeśli chcemy, możemy ją zablokować. Gotowi na jeszcze więcej gadżeciarstwa? Proszę bardzo! Dzięki technologii Synchrosonic nasz zarost analizowany jest nawet 160 razy na minutę i na tej podstawie dobierana jest moc pracy golarki. Nam pozostaje jedynie włączyć urządzenie i przyłożyć je do twarzy. Resztą zajmie się automat. A jak sprawuje się całość podczas golenia? Nie będziemy was trzymać dłużej w niepewności. Świetnie! Nawet jeśli nie wiemy, co oznaczają takie hasła jak Hyper Lift and Cut, Direct Cut czy Optifoil, będziemy w stanie zachwycić się efektem. Bo efekt jest taki, jakbyśmy golili się zwykłą maszynką. Tyle tylko, że wszystko jest tu prostsze, wygodniejsze i przyjemniejsze. Spora w tym zaleta ruchomej głowicy z ruchomymi elementami i automatycznej regulacji prędkości. Podczas golenia, i na sucho, i na mokro, nie musimy zmieniać ułożenia dłoni, pozycji maszynki czy siły jej docisku do twarzy. Przykładamy raz, przeciągamy i pasuje wszędzie. Bez problemu radzi sobie też z trudniej dostępnymi miejscami. Wszystko działa tak sprawnie i tak delikatnie, że aż trudno uwierzyć, że elementy w głowicy wykonują nawet do 40 tysięcy cięć na minutę. O jakichkolwiek podrażnieniach czy zacięciach oczywiście nie ma tu mowy. Okej. Skończyliśmy się golić, dodatkowym trymerem dopieściliśmy naszą kreację. Co teraz? Najlepiej odłożyć golarkę na stację dokującą. Ale nie chodzi tylko o naładowanie akumulatora, który i tak wytrzymuje 50 minut golenia i można go doładować na jedno golenie w zaledwie 5 minut. Stacja dokująca z zestawu jest przede wszystkim sprzętem do czyszczenia golarki. Wkładamy ją, naciskamy przycisk, zostawiamy, a następnego dnia wyjmujemy praktycznie nową golarkę, aż chce się golić. Nawet jeśli ktoś wcześniej za tym nie przepadał. A co ty o tym sądzisz? I czy Piotrek Barycki w końcu wygląda jak człowiek? Daj znać w komentarzach, a jak już tam jesteś, to daj nam łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, żeby nie przegapić przyszłych recenzji. Mówił Łukasz Kotkowski, na wideo był Piotrek Barycki. Do zobaczenia następnym razem.